Witam Was serdecznie na webinarze eksperckim w ramach projektu Szkoła Rodzenia w czasach pandemii, wyzwanie dla NGO. Mamy tą możliwość, żeby spotkać się dzisiaj z najwspanialszą położną na Podlasiu. Kto jej nie zna, ten się przekona. Jest dzisiaj ze mną Gosia Górska, położna domowa, która przyjmuje porody od 7 lat, tak, jeśli dobrze tak, liczę. Tak. Jest także położną czynnie pracującą na sali porodowej i położną specjalistką w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego i położniczo-ginekologicznego. Tylko położniczo. No tak, ja mam specjalizację neonatologiczną. A dodatkowo mam tę przyjemność, że zastępuje mnie w środowisku, w położnictwie środowiskowym. Kiedy jestem na urlopie macierzyńskim. Tak, to wielki zaszczyt. No dobrze, to może zacznijmy od początku. Co sprawiło, że zaczęłaś przyjmować porody domowe po 30 latach pracy na sali porodowej? Tak mówiąc szczerze, to nie było takiego momentu, który by zadecydował tak kategorycznie, że to jest to. Ale pewnie parę rzeczy się na to złożyło, między innymi mój wyjazd do Wiednia, gdzie byłam przez jeden dzień na sali porodowej i mogłam obserwować tam, jak są prowadzone porody naturalne, bez żadnej ingerencji. Pewnie książka Irenki Hołuj, którą kiedyś przeczytałam, Urodzić razem i naturalnie. No i potem spotkanie na jednej z konferencji, spotkanie z Irenką i prośba o to, żeby przeprowadziła szkolenie na temat porodu domowego. Potem po tym szkoleniu było długo, długo nic. No i w końcu taki kopniak od jednej z koleżanek położnych. Nie wiem, czy nazwisko mogę powiedzieć. Pozdrawiamy Kasi. Kasia wie, o kogo chodzi. No i w zasadzie Kasia mnie tak zmotywowała do tego, żeby jednak założyć działalność i zająć się przyjmowaniem porodów domowych. No i tak to się zaczęło. W 2013 roku założyłam działalność, a w 2014, 18 kwietnia, był pierwszy poród domowy. Czy możesz nam coś powiedzieć o kwalifikacji do porodu domowego? No przede wszystkim musi być to poród fizjologiczny, tak? Nie może ciąża fizjologiczna, w zasadzie nie poród. Ja tak tutaj się trochę wspomogę, jako że jestem po izolacji, więc moją pamięcią jest ciężko. Tydzień temu skończyłyśmy izolację? Tak, tak żeśmy razem postanowiły, w zasadzie w jednym czasie. Także ciąża musi być fizjologiczna, tak jak wspominałam, nie może być żadnych chorób. Ale przede wszystkim nie może być cukrzycy ani pierwszego, ani drugiego typu. Nie może być nadciśnienia ciążowego, nie może być cholestazy ciężarnych, nie może być otyłości, tak? Jakieś infekcje, które występowały w ostatnim czasie, też nie są mile widziane, chyba że są wyleczone i jakby badania, które prowadzimy, czyli CRP i morfologia, są w granicach normy, to wtedy ewentualnie możemy pomyśleć o porodzie domowym. Oczywiście zakażenia HIV, HCV, HBS, toksoplazmozy, IgG dodatnia może być, natomiast IgM, czyli to zachorowanie takie świeże, to musi być ujemne. Położenie płodu oczywiście musi być główkowe, bo każde inne położenie jest dyskwalifikacją do porodu domowego. Zbyt duże dziecko, zbyt małe dziecko, czyli tam powiedzmy powyżej 4,5 kg, dziecko poniżej 3 kg, poniżej 2,5. Od razu wejdę Ci w słowo, czy te szacunki o masie ciała przewidywane w trakcie porodu, to jest pomiar z ostatniego USG w terminie porodu, czy to są już wcześniejsze wyniki, które wskazują, że się urodzi raczej, duże dziecko? Raczej zwracamy uwagę na to, co jest w ostatnim czasie, tak? Tylko że wiadomo, że to jest tylko badanie dodatkowe i ta różnica między pomiarem czasami znacznie się różni, więc oczywiście bierzemy to pod uwagę i bierzemy pod uwagę, która jest to ciąża i czy na przykład kobieta już rodziła wcześniej duże dzieci, tak? I czy był problem jakiś, czy nie, to wszystko bierzemy pod uwagę i w zależności od tego decydujemy. Też później na etapie trwania porodu
po badaniu na przykład stwierdzamy, że jednak ta główka nie obniża się, że jakoś ten poród nie idzie tak, jakbyśmy chciały, i wtedy możemy decydować o pojechaniu do szpitala albo ewentualnie o prowadzeniu porodu dalej w domu, tak? Największe dziecko, jakie urodziło się w domu, nie miało takie być, było to dla nas wielkim zaskoczeniem, ważyło 5 kilo. Równo 5 kilo. Równo 5 kilo, tak. Czy to było pierwsze dziecko tej pary? Nie, nie, to było już kolejne dziecko. Wszystkie dzieci rodziły się w zasadzie powyżej 4 kg, więc tutaj przewidywałyśmy, że też będzie powiedzmy około 4,5 kg. Nie było żadnych powikłań. No a tutaj okazało się, że dziecko 5 kilo też się urodziło bez problemu, ale jednak było to dla nas zaskoczenie. Kiedyś tak słyszałam od znajomego lekarza ginekologa, że granica błędu w pomiarze w USG może się uwahać do kilograma. Czyli to by się sprawdziło. Tak, to by się sprawdziło. Co nie zmienia faktu, że było dla nas wielkim zaskoczeniem. No bo, myślę, że bo jednak, dla mamy jeszcze bardziej. Tak, jednak 5-kilogramowe dziecko to już jest duże wyzwanie. Tak. Okay. Tak. Chciałam jeszcze dopytać odnośnie kwalifikacji. W standardzie, w modelu opieki nad kobietą w ciąży, które jest opublikowane na stronie Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni, są tam zasady kwalifikacji do porodu w domu i tym się kierujesz tak, na tak, co dzień, tak. Na tym się opierasz. Co w sytuacji kobiety po cięciu cesarskim? No, poród po cięciu cesarskim w domu jest wykluczony, ponieważ nie jest to już ciąża fizjologiczna. Także my nie przyjmujemy takich porodów po cięciu cesarskim. Okej. To jest jakby przygotowanie od strony medycznej, od strony położnej, zasady kwalifikacji. Mhm. A co powinna przygotować kobieta, która chce urodzić w domu? Albo może jak powinna się przygotować, jeśli decyduje się na poród domowy? Znaczy, my to mówimy, że najlepiej, żeby kobieta była, bo ona jest najważniejsza. Może być też osoba towarzysząca. Ale nie musi. Ale nie musi, tak? Nie jest to jakby warunek. No, ale jeżeli chodzi o taką sytuację, która powinna zaistnieć, to chodzi o to, że kobieta nie powinna być, dodaj mi, bo widzisz, COVID wychodzi. Skupiam myśli. Znaczy, chodzi mi o to, że niekorzystna jest taka sytuacja, kiedy motywacją kobiety do porodu domowego jest tylko strach przed szpitalem, tak? To nie jest dobry moment, tak? Że to nie powinno jakby być takim głównym wskazaniem do porodu domowego. Kobieta powinna być świadoma, powinna wierzyć w to, że urodzi w tym domu i przede wszystkim czuć się w nim bezpiecznie. Bo jeżeli nie czuje się bezpiecznie i jakby dominuje strach, to ten poród nigdy się w domu nie zadzieje, tak? Musi być pewna tego, że chce w tym domu urodzić, że jest też wspierana przez osobę towarzyszącą, bo czasami na przykład kobiety mówią, że one bardzo chcą, ale mąż nie chce. To też nie jest dobry pomysł, ponieważ no, ta osoba towarzysząca najczęściej też chce być przy tym porodzie, więc nie może być zestresowana przez cały czas trwania porodu, bo to się będzie odbija się jakby na sobie, całym przebiegu porodu. Na porodzie. Także może uprzedzę któreś tam pytanie, ale czy w pandemii rzeczywiście jest więcej zgłoszeń? Tak. Jest więcej zgłoszeń kobiet, które chcą urodzić w domu, ale najczęściej mówią, że to wynika z tego, że boją się sytuacji, jaka jest teraz w szpitalu, tak? Rozłąki z mężem, czy tam niemożliwość bycia z dzieckiem i tak dalej. To jest na tyle jakby przerażające, że postanawiają rodzić w domu, ale to jest jakby jedyny tylko powód, dla którego chcą to zrobić, tak? Więc to nie jest dobry pomysł. Ja czasami mówię tym kobietom, że jeżeli to jest tylko to i czy gdyby sytuacja była inna, nie mamy pandemii, nic się nie dzieje, mogą rodzić normalnie tak jak do tej pory, to co nadal wybierają? Dom czy szpital? Jeżeli powiedzą, że szpital, to ja myślę, uważam, że nie powinny rodzić w domu i to im przekazuję, tak, że niech się dobrze zastanowią, bo to nie jest taka decyzja od tak sobie, tylko naprawdę musi być bardzo świadoma. Czyli oprócz tego lęku jakby przed brakiem osoby towarzyszącej, jeśli mamy zakaz porodów rodzinnych w pandemii,
to przede wszystkim też kobieta powinna czuć się w domu bezpiecznie, to znaczy ufać swojemu ciału tak. I znać fizjologię porodu, żeby umiała też tak, powinna, rozeznać, no, kiedy ten poród się zaczyna, bo to jest też taki nefralgiczny moment, żeby wiedzieć, kiedy tak, wezwać położną. Tak, no my wcześniej spotykamy się z tymi kobietami i najczęściej jest tak, że po prostu one mogą zadzwonić do nas o każdej porze dnia i nocy. Czyli jeżeli cokolwiek się dzieje, tak przynajmniej jak mnie pytają dziewczyny, kiedy dzwonić, no to ja mówię, jeżeli uznasz, że coś jest innego niż było do tej pory, coś cię niepokoi, po prostu dzwoń i mów. A w zależności od tego będziemy na bieżąco podejmować decyzję, czy ja już mam przyjechać, czy jeszcze mogę poczekać, czy może najpierw zrobić zapis KTG, czy może lepiej zrobić jeszcze USG, przepływy i tak dalej, żeby po prostu ten poród był najbardziej bezpieczny. Ale to wszystko jakby wynika dopiero na bieżąco, trudno jest przewidzieć, jak to się potoczy, więc jesteśmy cały czas w takim gotowości. W takiej gotowości i kontakcie telefonicznym. Co powinna przygotować kobieta, czy są potrzebne jakiś asortyment albo jakieś specjalne przygotowanie domu? Bo zdarzały mi się takie pytania w trakcie edukacji przedporodowej z kobietami. Co konkretnie powinna przygotować w domu, żeby móc w nim urodzić? Bo zawsze jest taka wizja, że na sali porodowej no jest łóżko, worek, sako, tak, jakieś inne sprzęty, które mogą jej pomóc. Więc pytanie, czy ona powinna mieć coś specjalnego w domu, żeby sobie ten poród zorganizować? To zależy, co kobieta bierze pod uwagę, jeżeli chodzi o poród domowy. Jeżeli na przykład bierze pod uwagę poród do wody, no to dobrze by było, żeby była zaopatrzona albo w dużą wannę, bo czasami są kobiety, które posiadają duże wanny i można w tej wannie urodzić, albo po prostu zakupić sobie taki nieduży basen, który szybko możemy napompować i napełnić wodą, tak? No to. I ja jeszcze mówię o podkładach seni, bo podkłady seni takie 90 na 60 cm zawsze się przydają. Jak nie przy porodzie zużyjemy, to później w trakcie opieki nad noworodkiem są już zużywane, więc myślę, że to spokojnie się przyda. Folii malarskich ja właśnie nie polecam, o tym pomyślałam, bo znowu nie wyobrażam sobie mieszkania. Jeżeli A to jest ma... najczęściej pytanie od mężczyzn. Tak. Czy trzeba wysłać folię malarską na podłodze i zabezpieczyć podłogi albo i ściany, bo taka jest wizja nie, porodu? Jeżeli są dywany takie, które można zwinąć i wynieść, no to ewentualnie mówimy, że jeżeli kobieta sobie planuje rodzić w tym pokoju, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, gdzie kobieta urodzi, bo ten pokój, który dla nas byłby najlepszy, czyli duży, z przestrzenią, najczęściej nie jest brany pod uwagę już w trakcie porodu, bo kobieta wybiera sobie miejsce najczęściej jakieś takie niewielkie, zaciemnione, że my tam ledwo się mieścimy przy tym porodzie wszyscy, ale po prostu tak jest, że to jest takie bardzo intymne miejsce, tak? Także. Czyli w zasadzie warunki są wymuszane przez naturę, żeby tak, było tak, cicho, tak, ciemno, tak, tak, ciepło. Tak samo jak pozycja do porodu, tak samo i miejsce, w którym urodzi kobieta, jest wybierane przez nią. Bardzo często kończy się to na przykład w łazience. A wracając do tej folii, jeszcze folia nie jest potrzebna. Zresztą ja sobie nie wyobrażam, jak rodzić w domu, który jest cały wyłożony folią i gdzie by się nie usiadło, to szeleści, domu tak? To można byłoby się na tym poślizgnąć. Tak, i niebezpieczne, i mało przyjemne, no bo jednak wszędzie folia, no, tak mogłoby robi być się to mało niebezpieczne domowo. Dla domowników. Tak, też. Okej. Myślę sobie jeszcze o tym, co powiedziałaś odnośnie planowania miejsca w domu, jeśli chodzi o pomieszczenie w porodzie domowym, bo ja sama miałam takie doświadczenie przy planowaniu trzeciego porodu domowego. Bardzo chciałam urodzić do wody, do basenu. Pamiętasz? Tak, takie pamiętam. Moje pragnienia. I gdzieś tam przeczuwałam, żeby jakąś próbę generalną zrobić, to znaczy, żeby chociaż ten basen napompować i tak pomyśleć, zrobić jakąś taką próbę, gdzie on mógłby stać, gdzie on może się zmieścić, bo jednak nie w każdym pomieszczeniu, w każdym pokoju basen na 750 litrów wody, czyli ten tak, porodowy, jesteśmy w stanie w naszym mieszkaniu go odpowiednio wstawić. I pamiętam, że ustawiliśmy ten basen w pokoju dziennym, na środku, bo tylko tam się mieścił. A kiedy zaczął się poród,
I cały pierwszy okres porodu, tych pierwszych skurczów i w zasadzie aż do końca, ja bardzo chciałam być w sypialni. Sypialnia jest najmniejszym pomieszczeniem poza łazienką. Ja jak przypominam sobie twoją sypialnię, to tam w zasadzie podłogi nie ma, tam tylko stoi jedno tylko łóżko. Łóżko i można otworzyć drzwi. Tak. I jest dość ciemno przy zasłoniętej rolecie. Przy zamkniętych drzwiach szybko robi się ciepło i temperatura rośnie. I tam było, miałam największy komfort i czułam się najbardziej, miałam takie najbardziej intymne warunki do rodzenia. Więc też pamiętam, że to moje przejście do drugiego pokoju, do basenu, było w momencie, w którym czułam już skurcze parte. Więc w zasadzie to był moment, w którym wyłączałam się z otoczenia. I nawet gdyby ten basen stał na tarasie i wszyscy sąsiedzi mogliby zobaczyć poród w domu, to pewnie na tym etapie było wszystko jedno. To już by było wszystko jedno. Na no takim tak. zaawansowaniu tak, porodu. Tak, tak. Ale co też pokazuje, że w zasadzie plan porodu w domu bardzo szybko może się zmieniać. Nic Bardzo nie da się szybko. Zaplanować. Nie. Ani co do sposobu, ani miejsca, ani w zasadzie pozycji, bo to, tak, o czym wcześniej tak. myślałam, w jakiej pozycji będzie mi najwygodniej, tak, już biorąc pod uwagę nawet te wszystkie przesłanki, w której pozycji jest najmniejsze prawdopodobieństwo urazu krocza, to w zasadzie się nie sprawdziło w porodzie, bo to każdy skurcz mi pokazywał, w Tak, jakim tak. położeniu będzie mi najwygodniej, najlżej oddychać i pewnie też najlżej przechodzić dziecku przez kanał rodny, więc tak, w zgadza zasadzie się. My też często, jak rozmawiamy na tych rozmowach takich przedporodowych i kobiety pytają, no ale to w jaka pozycja najlepsza, czy co tam doradzisz? Ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, bo tak naprawdę to dopiero, ty też tego jeszcze nie wiesz, o tym się dowiesz dopiero w momencie, kiedy zacznie się poród. I też to, co się będzie działo na początku, zupełnie może się zmienić pod koniec i pozycje, które będziesz przyjmować, też będą zupełnie inne. A czy masz, Gosiu, takie obserwacje, które przekładają się na poród domowy? Czy kobieta, która korzysta ze szkoły rodzenia, z zajęć czy indywidualnych spotkań z położną i nabywa tą wiedzę o fizjologii porodu, o pozycjach wertykalnych, tak stuprocentowo przydaje się w porodzie? Czy czasem nie jest tak, że ta wiedza gdzieś tam z tyłu głowy blokuje kobietę przed takim To znaczy, instynktownym zachowaniem? czasami Czy tak nie jest wystarczy i my podążać wtedy za mówimy, instynktem? że przestań myśleć, tak? Przestań analizować, przestań myśleć o tym, jak oddychać, co zrobić, po prostu poddaj się temu, co się teraz dzieje z twoim ciałem. Bo są takie kobiety bardzo zadaniowe, które czy dobrze oddycham, czy w tym momencie, czy ta pozycja będzie dobra i tak dalej, tak? No a to nie o to chodzi w tym całym porodzie, tylko o to, co ci podpowiada twoje własne ciało, tak? Jeżeli mówi, że w tej pozycji, zresztą to czasami się widzi, tak jak kobiecie da się możliwość taką, no w szpitalach to jest troszeczkę inaczej, bo są standardy postępowania, tak? I tam powiedzmy podłączenie oksytocyny i znieczulanie to już sprawia, że ten poród jest powikłany, więc ciągłe zapisy KTG i tak dalej. Natomiast przy porodzie domowym tego wszystkiego nie ma, więc my możemy to obserwować. Że jeżeli kobiecie się na to pozwoli, ona powiedzmy między skurczami się kładzie, odpoczywa i tak dalej, w momencie, kiedy zaczyna się coś dziać, to jest szybkie wstanie z łóżka i przyjęcie jakiejś pozycji powiedzmy klęczącej, czy tam na piłce i tak dalej. I to już daje nam do myślenia, że jednak z tych wszystkich pozycji, jakie są, jednak ta jest najczęściej wykorzystywana, czyli w tej pozycji jest najlepiej. Chociaż mówią, że w zasadzie każda pozycja jest zła, ale jednak jest któraś lepsza. No i tak to wygląda mniej więcej w domu, tak? Więc kobieta sama decyduje o tym, jaką przyjmie pozycję. To mniej więcej już przeszłyśmy właśnie do porównania sobie jakby porodu względem miejsca. I moje pytanie jest następujące. Czy poród naturalny, domowy, to jest to samo, co poród siłami i drogami natury w szpitalu? Czy one się różnią tylko miejscem? No oprócz tego, że miejsce, tak, że zupełnie jakby inne procedury są, tak? W zasadzie przyjście do szpitala wiąże się od razu z podłączeniem zapisu KTG,
czyli no już kobieta jakby wymuszoną ma pozycję leżącą, tak? Czyli jeśli sobie tak porównamy, mamy kobietę, zdrową kobietę w Tak. zdrowej ciąży, załóżmy niech to będzie Tak. pierwsza ciąża, u której spontanicznie się poród zaczyna Mhm. i trafia do szpitala. Tak. Czy tutaj ten pierwszy okres porodu do pełnego rozwarcia, no w zasadzie standard opieki okołoporodowej wszystko nam wyjaśnia, co się będzie Tak, działo w tak, tak, trakcie tego tak. porodu i od strony położnej i rodzącej, ale czy ona faktycznie spędzi tak samo ten pierwszy okres porodu jak w domu? Czy ma No, takie nie tak samo, możliwości? bo zaczyna od tego, że tutaj jest zapis KTG ze 40 minut co najmniej, tak? Wenfron zakładamy, bo pobieramy od razu analizy, gdyby coś się zadziało, żeby już mieć badania, tak? No, badania i tak dalej. Światła pełne, no cały personel, który przychodzi. Tak, także ta intymność jest zupełnie inna niż w domu. Natomiast w domu, jak my przyjeżdżamy, przy porodzie domowym nie robimy zapisów KTG, tylko słuchamy tętna. Tak? To już jest troszkę inaczej. Światło, w zasadzie kobieta sama decyduje, czy chce mieć pełne oświetlenie, czy rodzi przy świecach. Lodówka jest otwarta, dla niej stoi otworem, może jeść i pić, kiedy chce. Czego w szpitalu nie ma. W szpitalu w zasadzie pije tylko wodę, tak? W trakcie całego trwania porodu nie są podawane posiłki. Natomiast w domu z tym nie ma problemu. No, myślę, że to są takie rzeczy, które wyróżniają. My nie zakładamy wenflonów. Myślę też, że nie ma takiej presji czasu No i presji czasu w też nie ma, domu. bo my mamy czas. No czasami jest tak, że jeżeli kobieta zadzwoni i powie, że coś się dzieje, tak, my nie, jest to na terenie Białegostoku, bo gorzej, jeżeli jedziemy gdzieś dalej, więc wtedy musimy albo jechać już ze swoimi piżamkami i ewentualnie przespać się, tak, no bo nie ma możliwości, jeżeli poświęcamy 2 godziny na Dojazd. dojazd, no to wiadomo, że nie będziemy wracać po godzinie do domu, więc już zostajemy tam, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast jeżeli jest to na terenie Białegostoku, to często się zdarza, że przyjeżdżamy, badamy, słuchamy tętna. Jeżeli ten poród jest nierozpoczęty i nic się takiego nie dzieje, no to proponujemy kobiecie, że może jeszcze się przespać, nie wiem, pójść na spacer, upiec ciasto w międzyczasie, może się przyda do tego porodu jednak. I za jakiś czas możemy znowu przyjechać, tak? Czy tam przyjadę, zbadam, zobaczę, jaka sytuacja. Jeżeli jest rozpoczęty poród, no to już zostaje wtedy, tak? Jeżeli ten poród już się zaczął, jesteście w domu, to jaka jest Wasza rola w tym porodzie? W sensie, czy to kobieta narzuca, może źle to określiłam, ale czy aktywność kobiety jest wystarczająca do tego, żeby ten poród postępował, czy w jakiś sposób się włączacie? To znaczy, najczęściej jest tak, że na początku obserwujemy i patrzymy, co się dzieje, tak? Jeżeli powiedzmy po 2-3 godzinach, jeżeli widzimy, że w ogóle ta czynność skurczowa się nasila i jest coraz bardziej intensywna, no to powiedzmy po 2-3 godzinach możemy zbadać i zobaczyć, jaka jest sytuacja. W międzyczasie oczywiście słuchając tętna. Jeżeli jest postęp porodu, no to czekamy dalej, tak? Jeżeli widzimy, że jednak to wszystko troszeczkę tak przystopowało, to na przykład proponujemy spacer. Jeżeli jest to gdzieś w okolicach jakiegoś lasu, parku i kobieta wyrazi chęć i jakby jest taka możliwość, no to może nawet iść na półgodzinny, godzinny spacer. To czasami daje taki szybszy postęp porodu, tak? Czy obniżanie się główki na przykład. A czasami po prostu tylko siedzimy i obserwujemy, bo to też zależy. Czasami dziewczyny są takie, że chcą, żeby z nimi być, tak? I powiedzmy masować, czy tam jakoś wspomagać, czy nawet chcą, żeby z nimi rozmawiać po prostu zwyczajnie, tak? Czy w trakcie skurczu jakby tak zachęcać do oddychania, tak? Pilnować tego, żeby nie zapomniały, że trzeba oddychać. Ale są takie dziewczyny, które na przykład chcą być tylko z mężem sobie w sypialni, tak? I w zasadzie tak jak kiedyś na jakiejś konferencji chyba Michel Odon powiedział, że w zasadzie położna to mogłaby siedzieć w kątku, robić na drutach, a oprócz tego ma jakby nadzorować to, co się dzieje, tak? I ja czasami mówię, że to, że my gdzieś siedzimy w kątku i rozmawiamy, to nie znaczy, że my nie obserwujemy, tak? Bo jednym uchem cały czas słuchamy, obserwujemy, co się dzieje. Czy to jest dosłowne wyrażenie
opisu położnej, która jest strażniczką fizjologii. Nie, nie wkracza, kiedy nie musi. No skoro jest to poród domowy i ma być intymnie, no to też ja czasami po prostu pytam wprost, tak, czy ty chcesz teraz spędzić ten czas z mężem, sobie chcecie razem być w sypialni, czy jest ci to obojętne i możemy tam gdzieś między wami siedzieć i też się w rozmowę wdawać, tak? Są dziewczyny, które mówią, że na przykład nie rozmawiajcie teraz, tak, bo to jest jakby rozpraszające, przeszkadzające, no to wiadomo, że jak się zaczyna skurcz, to siedzimy cicho. No, różne są reakcje, tak? Czasami jak się spotykamy na tych wizytach takich przedporodowych, no to już uzgadniamy to wcześniej, tak? Ale to, czy nasza rozmowa będzie drażniąca w trakcie skurczu, czy nie, no to nie jesteśmy w stanie tego to wszystko wychodzi w trakcie. Jakby przeanalizować na tych wizytach, tylko po prostu wychodzi w trakcie. Więc najczęściej te dziewczyny, które rodzą, muszą na bieżąco mówić, tak, że coś im przeszkadza albo nie. Tak. Zasadniczą różnicą między porodem w domu a porodem w szpitalu jest brak interwencji medycznych. Mhm. Interwencją medyczną jest też znieczulenie zewnątrzoporodowe, tak, czy też jakiekolwiek inne z podaniem leku. W jaki sposób kobieta rodząca w domu może się naturalnie znieczulić? No najczęściej to i najlepiej chyba działającym to jest woda, tak? Dostępna? Dostępna jak najbardziej, raczej tak? Zawsze. Tylko, że teraz tak, żeby jeżeli chodzi o samo używanie wody, czyli na przykład prysznic, to możemy nawet na początku porodu wejść, tak? Powiedzmy przy tam centymetrze, dwóch. Natomiast jeżeli myślimy o wejściu do wanny, to najlepiej, żeby ten poród był już tak naprawdę dobrze, że tak powiem, rozkręcony, tak? Czyli żywa czynność skurczowa, częste skurcze, tak, żeby po prostu tej akcji całej porodowej nie zahamować. Więc mniej więcej czy to przy też 5 łączy się z centymetrów. Temperaturą wody? No, temperatury wody tak. Termometr mamy, wrzucamy do wody 37 stopni. Taka powinna być mniej więcej temperatura wody. No i z tego, co kobiety mówią, te, które rodziły do wody, mówią, że rzeczywiście to bardzo pomaga i łagodzi ból. Czyli na tej jakby aktywnej fazie porodu, jeśli już mamy te 5 centymetrów i wchodzimy do wanny, to raczej te skurcze się wzmocnią i poród nie może powinny, przyspieszyć. Nie powinny osłabnąć, tak ale być. Powinien przyspieszyć poród. Mówią, że w około 2 godzin po wejściu do wody powinna kobieta urodzić. Czyli już z górki. Tak. No masaż oczywiście, tak. Jeżeli na przykład jest szczególnie bolesny odcinek lędźwiowy, to może być masaż. Zresztą pamiętasz swój masaż? Pamiętam dokładnie swój pierwszy poród w domu. Były przymiarki do rodzenia w wodzie i z tego co pamiętam, to chyba z kilka dobrych godzin ja w tej wodzie spędzałam swoje skurcze. Tak, spędziłyśmy czas w łazience, nie powiem. Spędziłyśmy go razem i najbardziej chyba od tej wody pomógł mi właśnie ten przeciw ucisk, czyli przykładanie kciuków w dołeczki Wenus. I ślady na długo zostały. Jakby ktoś tak nie wiedział, gdzie są dołeczki i sprawdzi sobie na plecach miejsce, w którym się kciuki zapadają, to gwarantuję, że uciskanie kciuków w plecy w wannie przy wodzie powoduje, że śniaki utrzymują się długo. Dłużej i pojawiają się szybciej. Więc moje plecy wyglądały z lekka jak poobijane przez kolejne 2 tygodnie i w zasadzie w samym skurczu porodowym nie czuć siły tego ucisku, ale później te mięśnie się odzywają po porodzie. No myślę. Ale najważniejszy jest efekt ten natychmiastowy w trakcie. Czyli mamy wodę, prysznic lub wannę w zależności... Masaż, tak. Jakaś muzykoterapia na przykład, aromoterapia, co tam jeszcze? TENS, to taka przedskórna stymulacja nerwów, tak? Niektórzy to stosują, tak? Niektóre dziewczyny mówią, że nawet pomaga. Można to już na samym początku porodu stosować, tu nie trzeba czekać trzeba na... Trzeba tylko pamiętać, że to są prądy i z prądami TENS nie wejdziemy do wody. No tak, tak. Ja o tym zapomniałam i pamiętam, że chciałam tak razem z tymi elektrodami iść nie. wspomagać się wodą. Więc... Z elektrodami nie polecam wchodzenia do wody. Także wtedy trzeba zdjąć. Jakieś mogą być ciepłookłady, zimne na zmianę, ale to też wszystko w zależności
od tego, co kobieta potrzebuje. Czasem wystarczy drzemka? Czasami drzemka, czasami ruch, tak? Jakieś kręcenie biodrami, siedzenie na piłce. No, każdy sobie radzi jak może, tak? Czasami wszystko, taka... co jest w domu, można wykorzystać tak, do porodu, tak, jeśli tak, miałoby pomóc. Tak, tak. Po prostu trzeba szukać takiego momentu, który przynosi ulgę. Miałyśmy taki poród domowy, gdzie kobieta mówiła, że najlepiej jest jej w wodzie, a wtedy jeszcze byłyśmy trochę mniej zmechanizowane, więc pompkę ręczną miałyśmy, napompowałyśmy basen, trzeba było miską nalać wodę do basenu, bo przecież dużo nie miałyśmy szlauchu, żeby ta woda jakoś leciała, żeby wszystko jakoś było lżej. Żeśmy wszystko to zrobiły, napełniłyśmy ten basen, ta dziewczyna weszła i po jakichś dwóch skurczach powiedziała, że to jednak nie jest to. No więc od początku wylewanie wody z basenu i tak dalej. Napracowałyśmy się trochę, ale takie doświadczenia uczą. Teraz jesteśmy bardziej zmechanizowane, już nie musimy. Mamy wszystko. Macie pompkę elektryczną? Mamy pompkę elektryczną, mamy szlauch, mamy nawet pompkę do wypompowania wody, więc jest nieźle. Tak. Chociaż, to teraz wracam do swojego trzeciego porodu, można to wszystko mieć. I nie zdążyć. I nie zdążyć. Tak. Nie zdążyć nalać wody. No tak, zdarza się. Zdarza się tak, że się nie zdąży, szczególnie w tych miejscach, gdzie dom nie jest podłączony do sieci miejskiej, może tak, chyba tak można to określić, bo tam najczęściej są bojlery albo jakieś takie, nie wiem, jak to się nazywa, ale w każdym razie, że tą wodę trzeba podgrzać i jest jej tylko jakaś określona ilość, tak? Więc często się zdarza tak, że tu już woda jest do połowy, ale to jest za mało, żeby urodzić w tej wodzie, a nie mamy jeszcze podgrzanej wody na tyle, żeby... No i też było to widoczne na tym filmiku wprowadzającym nas w temat porodu domowego. Ta woda w basenie też stygnie, więc wymaga dolewania. Tak, ale ona nie stygnie aż tak szybko. Także jeżeli się naprawdę tak te 37 stopni, to dosyć długo się utrzymuje, czasami wytrzymuje do końca porodu nawet. A jeżeli trzeba dolać, to też już nie jest dolewanie tak dużej ilości wody, tylko tam trochę mniej. Także jeżeli na bieżąco się tego pilnuje, to nie jest tak źle. No tak, zawsze można garnek wody zagotować. Tak, to już jest krótszy czas tak. niż cały tak, bojler. Tak. Też miałam właśnie taki poród domowy, gdzie było za mało w bojlerze i my żeśmy na takie wielkie gary, co kiedyś się pościel gotowało w takich garach, gotowałyśmy też wodę i to trzeba było nosić i tak udało się na szczęście, ale było poród bardzo... Poród domowy może być też tak. dużym wysiłkiem fizycznym bardzo. Dla położnej, tak, nie tak. tylko dla kobiety zgadza rodzącej. Się, zgadza się. Chciałam Cię jeszcze zapytać o tak zwaną pośrednią fazę porodu, czyli o moment odpoczynku między pierwszym a drugim okresem porodu. Mhm. To się zdarza. Oczywiście jest dużo rzadziej obserwowane w szpitalach, no bo tam troszeczkę inaczej te porody Jak to przebiegają. W domu częściej się to obserwuje, no i to tak wygląda, że powiedzmy poród jest bardzo zaawansowany, jest czynna taka żywa czynność skurczowa, tak? Powiedzmy skurcze są tam co 2 minuty, co minutę. Już wydawałoby się, że jesteśmy na końcówce i zaraz już się urodzi dzieciątko. I raptem te skurcze stają się trochę rzadsze, kobieta się wycisza, nawet ma takie momenty, że gdzieś zasypia, jeżeli jest taka możliwość, tak? I to może trwać pół godziny do godziny, tak? Po czym znowu jakby zaczyna się czynność skurczowa. Jest to taki czas, żeby ciało nabrało siły na kolejne wyzwanie, czyli na urodzenie dziecka, tak? Czyli jest to taka krótka regeneracja tak, przed tak, tym największym krótka, taka, wysiłkiem. W szpitalu czasami mówimy, że o, siadły skurcze, może by teraz podłączyć oksytocynę, bo to jednak coś nie działa. A to jest po prostu taki okres, kiedy kobieta może mieć troszeczkę takiego czasu na wyciszenie i nabranie sił. I jest to zapewne też potrzebne dla tkanek krocza, żeby mogły się trochę no tak, przetransformować tak, i... Tak. Torować przejście dla no dziecka. Może przez to, bo czasami tak się zastanawiam, jak to jest, że my mając do tej pory 136 porodów domowych, no 2 razy było nacięte krocze.
czyli przez te 134 statystykach? nie było. I Tak. jak to jest możliwe, tak, że jednak no, w tych porodach domowych zdecydowanie rzadziej się nacina. Więc czymś to musi być podyktowane, być może właśnie tym, że ten poród tak naturalnie i fizjologicznie przebiega, bez żadnych ingerencji medycznych, że te mięśnie krocza są w stanie się jakby przystosować, tak, i ten dzieciaczek powoli się obniża, że jakby tam nie ma Czyli większych obrażeń. ten odpowiedni czas Tak, narodzenia musi się być dziecka, odpowiedni tak, czas, poród i pośpiech, zawsze się tak o tym mówiło, tak pamiętam też na studiach, jak obserwowałyśmy porody i uczyłyśmy się tej sztuki, że poród i pośpiech się wykluczają, że tak, nie można tego porodu zdecydowanie. przyspieszać na żadnym etapie, ani takiej Po coś to indukcji. jest, żeby ten poród tyle trwał. Czyli każda kobieta to jest inna historia Tak, porodowa, inne tak. tempo, Tak, inne każdy dziecko. poród jest inny, nieprzewidywalny. W zasadzie na temat każdego można by coś napisać, tak? No, na Oddzielny szczęście rozdział. jeszcze na razie pamiętam te porody i w zasadzie na temat każdego coś mogłabym powiedzieć, tak? Zawsze mi się z czymś kojarzy. Ja ciebie ciągle gdzieś tam podpytuję, jak idzie pisanie dziennika położnej. No to tak jak mówiłam, dziennik skończyłam na pisaniu, opisywaniu twojego porodu pierwszego, czyli 2015 rok. Czyli prawie 7 lat temu. Poród mojej pierwszej córki Właśnie, Marysi, to był chyba tak. twój piąty poród, Tak, albo chyba szósty. tak. No. To jeszcze masz 131 historii do Tak, zapisania. na szczęście pamiętam. Czy zobowiązujesz się do napisania? Nie Wszyscy wiem, teraz chyba, że będą znajdę kogoś, kto będzie pisał. świadczyć. Podejmuję się. Dobrze. Zawsze lubię słuchać historii porodowych i namawiam mamy, z którymi się spotykam na edukacji przedporodowej, żeby te piękne porody, te dobre porody opisywały, bo one wzbudzają też pokrzepienie i wsparcie dla mam, które się przygotowują do No porodu, bo jednak no, tak to już w naszym społeczeństwie jest, że szybciej się rozchodzą te złe wiadomości niż dobre i prędzej kobieta w ciąży usłyszy o strasznych, przerażających i traumatycznych doświadczeniach niż tych dobrych, więc zawsze trzeba podjąć ten wysiłek, żeby znaleźć te dobre No tak. Zgadza porody się. i historie, których wcale nie jest mało. 136 porodów domowych Tak. to są szczęśliwe i Tak. No, mogę powiedzieć jeszcze tyle, że łagodne jakby narodziny. z tych 136 porodach nigdy nie zdarzyło nam się, żeby dziecko się urodziło poniżej 10 punktów, tak? Czyli wszystkie dzieci szczęśliwie się urodziły. No to też jest jakiś sukces, myślę, tak? Że jednak ta natura i to, że te porody są we własnym tempie prowadzone, no to ma wpływ później na jakiś taki dobrostan dziecka, tak? A czy masz jakieś obserwacje z tych wszystkich porodów domowych, które były dotychczas? Czy jest jakaś zależność między pozycjami w porodzie, w których kobiety rodzą szybciej, w których to tempo przyspiesza? Tak, to trudno w Albo są sumie. mniejsze urazy krocza, jeśli są w W sumie ogóle? to trudno powiedzieć, no bo trzeba byłoby wziąć może taką kobietę i jak ona by rodziła w pozycji powiedzmy leżącej, jak urodzi w pozycji kolankowej powiedzmy, czy tam klęczącej, tak? No to nie da się tego Tak, cofnąć, każda bo ma też każdy inne poród warunki inny i nawet anatomiczne. ta sama kobieta, jak rodzi drugie dziecko i by jej zmienić tą pozycję, no to też nie wiemy, bo to już jest inne dziecko, tak? Inny poród. Natomiast mogę powiedzieć, jakie pozycje są najczęstsze. To jest pozycja klęcząca. Myślę, że to w tej pozycji najwięcej kobiet rodzi. Potwierdzam. Tak. Tak rodziłam w drugim Tak, porodzie. tak. Najwięcej. Dobrze można ułożyć ręce, Tak, dobry punkt tak, podparcia, tak. a jeszcze poduszka, która będzie pod kolanami, Tak, to zgadza pozwala się. na długie No i rodzenie w myślę, tej że ta pozycji. pozycja też jest dobra, jeżeli chodzi o ochronę krocza. Nie ma takiego Nie ma nacisku. takiego, tak, że to krocze nie jest takie No i na napięte pewno i też jest rzeczywiście. wygodniejsze niż pozycja kuczna na pełnych stopach, Tak, jeśli przez bo to kilka jest też skurczów ciężka czy dłuższy pozycja czas. do ustania w tej pozycji, to już Tak. wtedy najlepiej męża gdzieś zatrudnić do tego, żeby gdzieś z tyłu podtrzymywał, co też wcale nie jest takie proste, bo jednak kobieta musi zaufać też, żeby mogła się tak To będzie spokojnie na dobre tym mężu trzymanie. oprzeć, tak? No Tak. a utrzymanie tej pozycji nie jest łatwe. Ale pozycja klęcząca, czy taka powiedzmy kolankowo-łokciowa, czy
to są takie pozycje najczęstsze przy porodzie domowym. Chciałabym jeszcze zapytać Cię o trzeci okres porodu, czyli o moment, w którym dziecko już się urodziło i czekamy na poród łożyska. Czy ten poród łożyska, ten trzeci okres porodu jest prowadzony tak jak w szpitalu? Nie, bo my nie podajemy oksytocyny w trzecim okresie porodu. Łożysko rodzi się samo, więc w zasadzie to, mówiąc szczerze, jesteśmy tak jakby zajęte tym dzieckiem i matką w tym czasie i podziwianiem i tak dalej, że tak za bardzo o tym łożysku nie myślimy, tak? I też nie ma czegoś takiego, że ten czas jest jakiś bardzo ograniczony. Czasami nawet to łożysko rodzi się po godzinie, czasami od razu, tam po 10 minutach, tak? Różnie to bywa. Ale duży wpływ pozycji porodowej. Ale nie ma takiego parcia, że już musimy w ciągu tam 20 minut je urodzić. No i poza tym najczęściej jest to jakaś pozycja albo siedząca, albo kuczna, tak? Czy tam klęcząca, w zależności od sytuacji. Czasami też leżąca, tak? Bo to różnie bywa. Jak kobieta rodzi, powiedzmy, na podłodze i klęczy, później usiądzie na nogach, to też nogi drętwieją, więc staramy się jej taką pozycję, żeby przyjęła, żeby było jej wygodnie, więc najczęściej siada sobie po prostu z tym dzieckiem. Ale nie ma takiego parcia, że już natychmiast to łożysko w ciągu 20 minut musi się urodzić. Czyli tak naprawdę czas. Czas, znowu czas. Tak, tak samo jeżeli chodzi o odpępnienie dziecka, to też najczęściej wcześniej już rozmawiamy na ten temat i na przykład jeżeli kobieta mówi, że po ustaniu tętnienia pępowiny, no to po ustaniu, a czasami mówią, że dopiero jak się łożysko urodzi, to chcą, żeby odpępnić, to odpępniamy, kiedy się urodzi łożysko. Czy często zdarzają się porody lotosowe? Mam tu taką ściągę. Statystyka? Statystyka. No i porodów lotosowych było 7, 8, 12 przez te lata. Są takie, na przykład w 2019 roku było 5 porodów lotosowych. W tym roku nie było jeszcze żadnego. W poprzednim też nie było żadnego. Tak, także pewnie w tym roku już się nie odbędzie poród lotosowy, nie wiem. Tak mi się wydaje. Ale jeżeli... Możesz powiedzieć, opisać pokrótce, na czym polega poród lotosowy? Poród lotosowy, no to polega na tym, że nie odpępniamy dziecka, tak? Tylko jakby jest dziecko, pępowina i łożysko do momentu, kiedy pępowina sama odpadnie. Tak? Czyli nie zakładamy klamerki, nie przecinamy tej pępowiny, tylko wszystko jest razem. Powiedzieć też, jak to wygląda. Tak, jak to wygląda już w opiece. W opiece. Więc w pierwszej dobie, czyli do 24 godzin po urodzeniu się łożyska, nic z tym łożyskiem nie robimy. Ono leży sobie na sitku i sitko jest do miseczki jakiejś wstawionej. Najczęściej mamy sobie wcześniej przygotowują. Taki zestaw kupują, tak, że tam nie musi być to coś nadzwyczajnego, tak, ale żeby to było coś właśnie do tego przystosowane, tak, przeznaczone. Po 24 godzinach to łożysko myjemy w soli fizjologicznej, płuczemy, że tak powiem, osuszamy i wkładamy do miski z solą, czyli mniej więcej 3 cm soli, takiej kuchennej, na to kładziemy łożysko. I od góry całe też zasypujemy solą. I ono po prostu w tej soli jakby wysycha, tak? Czyli jest to takie zabezpieczenie przed zakażeniem. Tak, tak, tak. Sama pępowina, ona w pierwszego dnia, może jeszcze na drugi dzień, jest taka dosyć wiotka, trochę, ja to mówię, przypomina sznurówkę, tak? Natomiast gdzieś tam drugiego, trzeciego dnia zaczyna się robić sucha, no i wtedy porównałabym ją do takiego patyka suchego, tak? No i tutaj w tym momencie może być troszeczkę problem, no bo jeżeli się chce tego dzieciaczka przytulić czy coś, no to jest to trochę problematyczne, tak? No tak, bo... pamiętam wizyty patronażowe u dzieci z porodów lotosowych, że już ta doba, no, w której ta pępowina jest już taka sztywna, to jest moment, w której mama już bardzo by chciała, żeby ta pępowina więc odpadła. Tak, więc czasami jest tak, że te mamy mówią na drugą czy trzecią dobę, że jednak, żeby przeciąć, bo już one chcą przytulać dzieciaczka, ale ta pępowina też dosyć szybko odpada, więc tam czwarta, piąta doba już najczęściej odpada, więc
Więc w momencie, kiedy już one mają dosyć, to już Można sobie odpada, to tak. ułatwić. Natomiast no, ci zwolennicy takich porodów lotosowych mówią, że to jest też taki czas dla mamy i dziecka, bez jakichś odwiedzin, tak, tylko takie przytulanie się, leżenie w łóżku, odpoczynek i tak dalej. No, ale też są różne kobiety. Są kobiety, które po porodzie chcą jakby ten połóg zacząć od takiego leżenia i przyzwyczajania się do siebie, a są mamy, które po prostu ubierają się i zaczynają normalne życie, tak? Wszystko zależy od tego, czego potrzebuje Tak, dana tak, kobieta i więc jak się czuje po tak, porodzie. no i też jaka pora dnia jest, tak? No bo jeżeli to jest noc i gdzieś tam, no to później ewentualnie spanie, tak? I takie emocje, chociaż najczęściej kobiety nie dają rady spać, bo jednak emocje, które są z tym związane, Dobrze, że o tym mówisz, to no. mogę się tym podzielić. Pamiętam taką sytuację po drugim porodzie domowym. Urodziłam Basię o 6:05. Ten dzień wydawał się bardzo długi, jakbym rodziła przynajmniej z 2 dni wcześniej, więc zdążyłam poleżeć, pokangurować, nakarmić, wykąpać się, zjeść obiad, była jeszcze druga połowa dnia, więc dalej polegiwałam, bo to przecież pierwszy dzień, więc odpoczywałam. Ale byłam jeszcze tak ożywiona tymi emocjami z poranka, że jak już był wieczór i starsza córka spała, noworodek spał, to wzięłam deskę do prasowania i poszłam prasować, bo miałam taką potrzebę, żeby spożytkować jeszcze tą energię, No która tak. jest, ale już był wieczór, trzeba było zachować ciszę, żeby dzieci spały. I pamiętam zszokowany wyraz twarzy mojego męża, który zastanawiał się, czy ja wiem, co robię, czy na pewno jest wszystko w porządku, bo 12 godzin wcześniej rodziłam dziecko. Ale to myślę, że też była zasługa właśnie porodu naturalnego w takich warunkach, że te siły tak szybko wracały, No tak. bo nie było Tak, komplikacji. zgadza się. To jest taka zaleta Tak, porodu tak, tak. domowego. A jak wygląda opieka po porodzie domowym? No więc po porodzie zostaje mniej więcej 2 godziny po. Wtedy oczywiście no, przez pierwsze 2 godziny, no więcej trochę niż dwie, tak? Bo przez pierwsze 2 godziny to są przytulanki i tak dalej. W sumie nic nie robimy. Fotoreportaż. No ewentualnie może gorąca herbata dla kobiety, tak? To tam prosimy, że mąż zrobił może kolację, śniadanie, w zależności od pory dnia, tak? Czasami jest tak, że mamy same wszyscy siadamy do śniadania, tak? Mężowie są sprytni, potrafią zrobić bardzo dobrą jajecznicę. Pamiętam. Najlepsze kawy na świecie robią też. Podają ciasto. Tak. Tak. Była nawet taka sytuacja w jednym porodzie domowym, że kobieta jeszcze nie urodziła łożyska, mąż już ciasto wstawił. Także jak już było po wszystkim, było cieplutkie, gorące ciasto z lodami, chyba To jak jest pamiętam. dopiero wyczucie. No, jeżeli Sylwia nas słucha, to myślę, że tym razem też Wraca do będzie. wspomnień. Będzie znowu. No, także tak, tak to wyglądało. Czekaj, przypomnij mi, jaki był temat, bo zapomniałam już. Jesteśmy A, w momencie po no i porodzie. tak, to jest taki czas właśnie, żeby tam kobieta mogła zjeść, poprzytulać się, przestawić dziecko do piersi i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma tutaj mierzenia ciśnienia, To temperatury, trochę później, tętna na i spokojnie. leżenia. Tak, i później gdzieś po 2 godzinach, bo my najczęściej dwie jeździmy do porodu, tak, to jedna powiedzmy mierzy dziecko, waży. W międzyczasie gdzieś ja jeszcze zmierzę ciśnienie, temperaturę, sprawdzę jak krwawienie, jak macica, tak? Ale to już jest wszystko po tych 2 godzinach. No i jeżeli chodzi o dziecko, to jeżeli mama chce, to je ubieramy, a jeżeli chce się dalej przytulać, to po prostu nic nie robimy, tylko to golutkie dziecko, pieluszkę zakładamy, tak? Bo jak odda smułkę dziecko, to wszystko jest, no raczej ciężko się później spiera ta smułka, tak? Czy z pieluchy, czy z... No i trzeba wstać i coś No i trzeba wstać, coś zrobić. zrobić, no więc jeżeli mama nie chce ubierać dziecka, to po prostu tylko zakładamy pieluszkę i tak sobie całą noc mogą się przytulać razem. To tutaj akurat nie ma żadnego takiego określonego czasu, że po tylu i tylu godzinach musimy dziecko ubrać, bo nie ubieramy, jeżeli mama tego nie chce. Czyli Tak? powinno być przy mamie. Tak, i sprawdzamy saturację, bo po 2 godzinach do 24 godzin powinno się sprawdzić saturację, tak? Więc akurat ten sprzęt mamy i sprawdzamy saturację i w ciągu 24 godzin od porodu
do 24 godzin po porodzie powinna przyjść lekarz neonatolog i zbadać dziecko, tak? Mamy taką zaprzyjaźnioną panią doktor i ona, jeżeli zadzwonimy, to przychodzi i bada. Także, no oczywiście, jeżeli dziecko się urodzi 3 w nocy, to nie dzwonimy do niej, damy jej się wyspać i tam dzwonimy w godzinach porannych, tak? I mówimy, że urodziło się dziecko, czy mogłaby przyjść. No i ona w ciągu 24 godzin przychodzi i bada. A później mamy... No i później jeszcze połóg. Mamy połóg, to oczywiście no, też zależy od tego, o której godzinie był poród. Ja lubię jeszcze, powiedzmy, w ciągu tych 24 godzin jeszcze raz przyjść, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, jeżeli mam taką możliwość. Tam chyba w umowie jest napisane, że są 2 wizyty, ale mi zawsze wychodzi raczej więcej, bo dla własnego czystego spokoju, sumienia chcę wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. No i na 3., 4. dobę pobieramy badania przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych. Teraz też SMA w to wchodzi. No i jak pobiorę te badania, to wysyłam to wszystko do Warszawy. No i jeszcze co tam? Karta uodpornienia, czyli karta szczepień, karta zdrowia dziecka idzie do poradni, w której będzie dziecko. Zgłaszam urodzenie noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego i tam rodzice przez internet w dzisiejszych czasach mogą załatwić całą to jest akurat, nadanie. Myślę, plus pandemii, tak, że się tak, tak, scyfryzowało tak, urzędy, to jest zaleta, że bez wychodzenia z domu można zarejestrować dziecko. No. I odebrać akt urodzenia. To tak, jeżeli chodzi o taką stronę papierową, że tak powiem. No i książeczkę zdrowia dziecka też ja wypełniam. Doktor neonatolog jak przychodzi, to później robi też swój wpis w tej książeczce zdrowia dziecka. Czyli wszystkie te badania, które powinny się jakby w tym terminie okresu noworodkowego odbywać, to też można to spokojnie umówić. Tak. Poradni. Jeżeli chodzi o szczepienia, no to my nie szczepimy, natomiast wszystko to można zrobić w poradni. Czyli u swojego lekarza rodzinnego. U swojego lekarza rodzinnego. Można na przykład wcześniej, jeszcze przed porodem zajść, powiedzieć, że dziecko będzie należało do tej przychodni, że jest pomysł porodu domowego i ewentualnie po porodzie się zgłoszą, powiedzą, że dziecko już się urodziło i ustalą wizytę szczepienia. Jasne. W sumie tak w skrócie wydaje się to dosyć proste. I w praktyce też. Jeżeli wszystko przebiega tak, prawidłowo. Tak, tak. No dobrze, moja pula pytań się wyczerpała. Zerknę, czy może są jakieś pytania od osób, które z nami są. Że nikogo z nami nie ma. Czytam, ale wiecie, wolno czytam, bo szare komórki o tej porze mi już trudno pracują. Pytanie jest następujące. Co jest, Gosiu, dla Ciebie najtrudniejsze w domowych porodach? Najtrudniejsze? Dojazd. Ja myślę, dojazd. Nie, może dojazd, nie. Ja myślę, że generalnie cały poród jest trudny, tak? Bo to nie jest tak, że do tego się podchodzi tak, że tak powiem, lejtowo, no bo to jest bardzo duża odpowiedzialność, duży stres. Czyli nie ma rutyny. Nie może być rutyny w żadnym wypadku, bo rutyna może zgubić. Cały czas trzeba być wyczulonym na to, co się dzieje. I tak naprawdę najpierw jest jeden moment, kiedy się dziecko rodzi, tak? Jak już widzimy, że całe i zdrowe, troszeczkę. Pierwszy oddech, potem łożysko, drugi oddech, tak? No i w zasadzie tak po tych 2-3 godzinach, jak wychodzimy i widać, że wszystko jest dobrze, to jest okej. Okay. No ale jakby taka adrenalina trzyma jeszcze kilka dni, tak? To nie jest tak, że jak już wiem, że jest wszystko dobrze, jest dziecko zbadane przez neonatologa, wszystko gra, to wtedy tak całkiem już schodzi z nas powietrze, przynajmniej ze mnie, tak? No ja, no tak jest. No i też jest stres w momencie, kiedy jedziemy do tego porodu, czy dojedziemy. Bo na tak czas. Jak mówiłam, odległości czasami są. I bez przygód. Tak, a czasami nawet nie są duże,
Ale tak jak ty zadzwoniłaś o 3 rano, a ja mam do 7 dyżur, Tak, to jest moje moim porody, dużym tak jak już stresem. pisałam w historiach porodowych, zawsze mają stresujący początek, bo są albo przed twoim dyżurem, albo tuż, Nawet albo jak w wezmę trakcie, urlop, to i tak nie a na chcesz, pewno nie w to urlopie. nie chcesz Wybacz, ale to jest wina moich dzieci. w czasie tego urlopu urodzić. No to co ja na to poradzę? Mój mąż powiedział, że do 4 razy sztuka, więc zobaczymy. Aha, okej. A co jest najpiękniejszego w porodzie domowym? No, sam poród. To, że po Czyli to prostu przywitanie? tak. To, jak się dzieciaczek urodzi, jak się przytula mama do niego. Jak widać, że jest po prostu szczęście niepojęte, tak? Jak kobieta mówi, że był to jej najlepszy wybór, i bo czasami tak jest, że no chce w domu, jakby wierzy w to, ale jakby no wiadomo, poród jest nieprzewidywalny, tak? Więc nie wiadomo, jak się skończy. No i później, jak kobiety mówią, żeby nie zamieniły tego porodu na żaden inny, no to chyba to jest największe szczęście. A nie zdarzyło nam się, żeby ktoś po porodzie domowym chciał potem rodzić w szpitalu. Także no to chyba jest, mówi samo za siebie, tak? To Zresztą zdarzyło. dwójka moich wnucząt urodziła się w domu. No i ja jestem bardzo wdzięczna za to, że moje dzieci podjęły taki trud, tak? Że chciały spróbować przynajmniej, że dały taką szansę sobie i swoim dzieciom, tak? No i mi jako babce, no bo to jest No po prostu właśnie. szczęście niepojęte. Jest to marzenie położnej. Tak. No tak jak teraz na nich patrzę, no to myślę, że to, Miały kurczę, wielkie miały szczęście. szczęście, Tak. tak, że mają takich rodziców, którzy chcieli dać im taką szansę. No oczywiście, że byliśmy nastawieni na wszystko, ale... Myślę, że trzeba mieć też dużo pokory w porodzie, jakby i będąc kobietą Tak. rodzącą i położną, pokory do natury, bo wszystko może się zmienić w Tak, zasadzie w tak, minucie. tak, I zawsze tak. musi być ten plan Dlatego A i trzeba plan B. cały czas obserwować, tak? My nie możemy sobie Musi być pozwolić na czujność. jakieś niedociągnięcia, no bo... No i wzajemne zaufanie, Tak, tak? tak, Jeśli tak. wy No. rozeznajecie jako położne, które Tak. jesteście, że należałoby jechać do szpitala, to w zasadzie jest to niepodważalne. Tak, myślę, że tak powinno być. No. Dla bezpieczeństwa i Tak. mamy, i dziecka. Ale tak wracam sobie jeszcze do tego momentu poruszenia w samym przywitaniu dziecka. To mnie z kolei w porodzie drugiego i trzeciego dziecka bardziej poruszała reakcja rodzeństwa na A tak, przywitanie się tak. z noworodkiem, bo w jakiś sposób już bardzo to przeżywałam i cieszyłam się tym momentem narodzin, no ale to już było poznane w tym pierwszym. Ale Tak. reakcja dzieci zawsze jest taka nieprzewidywalna, czy one się nie przestraszą, jak zareagują, i wbrew pozorom, one myślę lepiej to przyjmują niż dorośli. Że są na Zdecydowanie to lepiej, bo dzieci bardziej. przyjmują to jako coś Tak. naturalnego. I dopóki rodzice, czy tam dorośli, tak, czy ktokolwiek ma na to jakiś wpływ, nie stworzy sytuacji, że poród jest niebezpieczny, zły i straszny, to dziecko nie wie o tym, że poród jest taki, tak? Jak mu się powie, że to jest coś pięknego, są narodziny i tak dalej, dziecko jest bardzo ciekawe, chce wiedzieć, jak się to dzieje, tak? Jak się dzieciaczek urodzi, chce przytulić i tak dalej, i to wszystko jest dla niego takie naturalne. I Chyba, że my doświadczenie tego dorośli porodu przez naturalnego też. swoje zachowanie i jakby ocenę i opowiadanie o porodach w taki, a nie inny sposób sprawimy, że te dzieci uważają, że to jest coś znaczy, One też że czują coś te złego, emocje tak? i stres. No bo to, że trzeba jakby uważać, bo wszystko się może wydarzyć i jakby być krok do przodu, no to jest oczywiste, tak? Ale chodzi o to, że dzieci przyjmą to tak, jak my im to przedstawimy. Myślę, że dzięki temu też dostają takie dobre wzorce, jak Tak. powinien wyglądać naturalny poród. Zwłaszcza jest to ważne dla dziewczynek, bo Tak, zostaje to tak. bardzo głęboko w świadomości. Przy trzecim dziecku były moje dzieci, 3-latka i 5-latka. Już pomijam fakt, że po porodzie przez kilka dobrych dni one odtwarzały sobie ten poród w zabawie, ale to było takie dobre doświadczenie. I one czasami, myślę, że niejednego dorosłego mogłyby przekonać do zalet takiego porodu,
I też w zasadzie nie musimy im tłumaczyć już, jak wygląda fizjologia porodu i jak się rodzą dzieci. Na pewno nie dadzą się nabrać na znalezienie dziecka w kapuście, No na pewno nie. że pociąg dzieci nie przynosi, bo też tego doświadczają i to jest takie prawdziwe. Ale to było tylko jedno pytanie. Bardzo ciekawe. Czy pamiętasz jakąś taką wybitnie piękną i najciekawszą historię porodową, która ci utkwiła? Wszystkie 136 porodów pamiętasz jest pięknych. Każdy jeden? Tak. Z różnymi sytuacjami mi się kojarzą, tak? A coś może najbardziej? Coś nie ma najbardziej. Pamięć? Nic każdy najbardziej. Jeden jest nic taki najbardziej. Unikatowy. Ty mi się kojarzysz z tym, że nie potrafisz się wstrzelić w moje na przykład urlopy, tak? Inny poród mi się kojarzy, że na przykład po porodzie zaraz ten ojciec dziecka poleciał do cukierni, bo akurat to było nad ranem i kupił nam pączki, tak? Inny poród mi się kojarzy, że była jajecznica i najlepsza herbata na świecie. Zobacz, od razu piszą się tytuły rozdziałów Tak, książki o porodach domowych. Tak, no i jakby każdy poród, jak wezmę imię i nazwisko, to ja coś na temat tego porodu jestem w stanie powiedzieć, tak? Z czymś mi się kojarzy, każdy z czymś innym. Czyli nie ma czegoś takiego jak standard porodu domowego. No, nasz pierwszy poród, tak? No to jakby emocje zupełnie inne, no bo pierwszy. Także no różne są, tak? No, wszystkie są piękne. Wszystkie są piękne i po prostu... Też jest pytanie o obecności dzieci. Jak właśnie starsze dzieci odnajdują się w porodzie domowym? Bardzo Czy dobrze. Jest na to jakiś scenariusz? Bardzo dobrze, dlatego że najczęściej są... Po pierwsze, rodzice są świadomi i wiedzą, czego chcą i potrafią to przekazać dzieciom. Więc te dzieci, one jakby o tym porodzie wiedzą już dużo wcześniej, wiedzą, że taka sytuacja może być... Któregoś razu był taki poród, gdzie tam, no oczywiście jakieś tam wydawanie dźwięków jak najbardziej jest przy porodzie i później jest pytanie, czy, a nie przestraszyliście się, że ja tak trochę tam pokrzykiwałam, a jeden z chłopców, no co, ty przecież mówiłaś, że będziesz krzyczeć, czy tam czyli coś takiego, tak? Czyli po prostu była rozmowa z dziećmi, te dzieciaczki wiedziały, o co chodzi. Często jest tak, że dzieci na przykład śpią, tak, no bo poród się zaczyna gdzieś wieczorem. Dziecko zasypia. Jak się budzi rano, już jest brat i siostra. Brat, siostra, tak? No. Miałyśmy taki poród, gdzie tak nam się wydaje, że dopóki dziecko nie spało, to jakby ten poród się w ogóle nie dział. Taki nic. I w momencie, kiedy kobieta poszła uśpić dziecko i wyszła z pokoju, zaczął się skurcz za skurczem. Nie wiem, czy to było pół godziny, czy godzina było po porodzie. Także no... Czyli mama potrzebowała, żeby dziecko Tak, spało. Potrzebowała po prostu tej ciszy, tego, żeby już to dziecko spało, tak? No, widocznie z takiej sytuacji się dobrze czuło. Tak. No. Pytanie odnośnie formalności. Co w sytuacji, jeśli chcę rodzić w domu? Co z całą dokumentacją, jeśli chodzę do ginekologa na NFZ? No. To myślę, rozumiem. Pytanie, czy poród w domu jest refundowany? Nie wiem. Nie, poród w domu nie jest refundowany. Jeszcze nie. Może kiedyś będzie, ale jeszcze nie. Czyli w zasadzie to nie ma znaczenia, czy kobieta chodzi do ginekologa prywatnie, czy na NFZ. Nie ma znaczenia i tak poród w domu jest inny. Tak. Inna liga. Mhm. No dobrze. Więcej pytań nie widzę. Nie mam okularów, co prawda. Chciałam powiedzieć, że do pracy muszę jechać. I myślę, że skoro więcej pytań nie ma, to jest dobry moment, żebyśmy mogły zakończyć webinar, bo Gosia potrzebuje dojechać na nocny dyżur i do żadnego porodu spóźnić się nie można. Dobrze, co możemy powiedzieć na koniec? Tak przychodzi mi na myśl tylko jedna rzecz, żeby pamiętać o tym, że poród i całe przygotowanie do porodu, jakby to trzeba mieć na uwadze przy przygotowaniu do porodu, że poród nie jest celem samym w sobie. Tak. On jest etapem. To jest proces. Jakby celem są narodziny dziecka zdrowego w bezpiecznych warunkach. Zgadza się. I zdrowie mamy też jest przy tym ważne, bo właśnie mama musi być na tyle sprawna, żeby móc działać w tym pierwszym etapie, który jest dość wymagający dla noworodka, no ale też w późniejszych latach, więc trzeba o to zadbać.
Ostatnie pytanie. Jak często poród rozpoczyna się w domu, ale z jakichś powodów rodząca musi jechać do szpitala? Czy macie jakieś takie statystyki o transferach? Znaczy tak, no na przykład. W tym roku były 4 transfery. Transfer to liczy to, że poród się zaczyna w domu i trzeba jechać do szpitala. A dyskwalifikacja to jest coś według mnie, co się zaczęło przed, tak? Przed porodem. Na przykład, tak biorąc już te statystyki, nie? No to w tym roku dyskwalifikacji było 10. Ale na przykład ze statystyk, które miałam, to zielone wody płodowe, jeżeli odpłyną wcześniej, przed porodem, powiedzmy, poród zaczyna się odpłynięciem wód i kobieta zadzwoni i powie, że no odpłynęły wody, no ale jakie, zielone, no to już dyskwalifikacja z porodu domowego automatycznie jedzie do szpitala. Przy odejściu wód od razu zapytam, czy dodatni wynik paciorkowca, czyli GPS dodatni jest... Nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem, czyli jeżeli kobieta przeleczy antybiotykiem i w trakcie porodu rozpocznie przyjmowanie antybiotyku, to jest to możliwe w domu. Okej. Na przykład nieprawidłowe zapisy KTG, no to też jest dyskwalifikacja, bo skoro był raz nieprawidłowy, no to nie wiadomo, co się zadzieje w domu, już to jest dyskwalifikacja do suchanie porodu. Suchanie tętna nie daje takiego pomiaru jak Nie, zapis. Zapisów nie, w domu nie nie. ma. Muszą być prawidłowe zapisy KTG. No porody po terminie, tak? Czasami dyskwalifikacją jest mój dyżur, no bo ja nie mogę z dyżuru wyjść tak po prostu, bo ja Trzeba mam się umowę o wstrzelić pracę w i muszę termin. pracować. Więc to, tak? No wcześniactwo było raz przyczyną, akurat to chyba nie było w tym roku, a może w tym, nie wiem. No ale też jest takim przeciwwskazaniem, Czyli przede taką wszystkim dyskwalifikacją, termin tak? porodu między 38 a 42? 37 i jeden dzień już wystarczy, tak? Czyli 37 to wchodzimy w skończony 38 tydzień. tydzień. Ciąży. Jeżeli chodzi o transfery do szpitala, no to też zielone wody odpłynęły gdzieś w trakcie porodu. Jeżeli jest to taka sytuacja, że nie ma pełnego rozwarcia i możemy jechać, to jedziemy. Czasami takie problemy, o których często dziewczyny nie chcą mówić i potrafią to zataić, ale jakieś na przykład problemy, no nie powiem, że psychiczne, tak, ale wcześniej Emocjonalne. jakieś emocjonalne, jakieś były na pewno kontakty z psychiatrą czy z psychologiem, to jest czasami zatajane i dopiero w momencie, kiedy zaczyna się poród, widzimy, że coś jest nie tak, coś nie idzie. Jakby tak fizycznie o przebieg porodu nie mamy żadnego problemu nie ma, natomiast tu coś nie idzie i później gdzieś w rozmowie wychodzi, że jednak coś gdzieś tam kiedyś było, tak? Więc no, takie sytuacje też nam się zdarzyły. No tak, parametry, które są, odnoszą się do ciała, łatwo jest Tak, sprawdzić, no tak, bo mamy tak. czarno na białym, co Tak, a jest. tutaj po prostu, jeżeli nie wiemy, jeżeli nikt nam o tym nie powiedział, jeżeli to nie było gdzieś wpisane w karcie ciąży, no to my tego nie wiemy. No. Ale to bardzo często wychodzi. Ale wychodzi w trakcie W porodzie. porodu. Tylko szkoda, że w trakcie porodu, tak? No bo jednak mogło zupełnie inaczej się potoczyć. Tak, i będzie wtedy inny przebieg. I też inny przebieg, bo coś, co nie jest zatajone, może powodować, że kobieta też jest się w stanie bardziej otworzyć, tak? Bo wie, że my o wszystkim wiemy, nie? Tak, ważne jest zaufanie Tak, do położnej, tak. ale też ta szczerość i Tak. uczciwość kobiety rodzącej. I to jakby będzie służyło dla ich bezpieczeństwa Tak, de facto tak, i dla tak. porodu, więc jeśli chcemy mieć jasną sytuację, to powinno być jakby wszystko w Zgadza otwartości się, tak. wypowiedziane. No dobrze. To chyba z pytań tyle. Cieszę się, że udało nam się spotkać, że mimo w tym szalonym tempie życia między porodami domowymi, tak. etatami, Szpitalem i COVID-em. Szpitalem i COVID-em, tak. Znalazłaś chwilę, żeby przyjechać tutaj do mnie i chwilę porozmawiać. 19 to ważna godzina, dyżur tak. się zaczyna, o 19 trzeba podać dzieciom kolację i je szybko ułożyć do spania. Tak jest. Dlatego to jest dobry moment, żebyśmy skończyły. Bardzo dziękuję Ci, Gosiu, za to, ja że też przyjęłaś dziękuję. Zaproszenie. Dziękuję wszystkim osobom, które tutaj z nami były i nam kibicowały w skupieniu, które nie jest łatwe o tej porze. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. W domu. Może z niektórymi przy porodzie domowym. Może niedługo przy porodzie. No. Dzięki. Dzięki bardzo.